Po raz 36 w Mistrzostwach Polski i 29 w Pucharze Leszna rywalizowali od środy do soboty piloci balonów napędzanych gorącym powietrzem. Codziennie widok dziesiątek z nich na leszczyńskim niebie towarzyszył mieszkańcom naszego regionu. Nic dziwnego, że ponownie rywalizacja cieszyła się sporym zainteresowaniem. W tym roku na niebie jest 30 balonów, także dosyć pokaźna suma, tym bardziej, że tych zawodów w Polsce było w tym roku niewiele. W pierwszy i drugi dzień zawodów delikatną przeszkodą okazały się warunki pogodowe, jednak zdecydowaną większość lotów udało się wykonać. Piloci musieli zmierzyć się w wielu konkurencjach i wykonywać określone zadania. Wszyscy myślą, że albo lecimy na odległość, albo na wysokość, a tak naprawdę latamy w większości na celność. Czyli mamy podane cele i do nich musimy dolecieć i rzucić markerem, czyli takim obciążnikiem, wstążką, jak najbliżej celu się da. Najlepszym wśród stawki mistrzostw okazał się doświadczony pilot Witold Filus. Warunki były bardzo fajne do latania, można było rzeczywiście powalczyć, dobra organizacja zawodów. Druga lokata przypadła Arkadiuszowi Iwańskiemu, a na najniższym stopniu podium stanął Mateusz Rękas. Są to pierwsze, jedyne zawody balonowe w kraju. Pozostałe zawody duże zostały odwołane, a zorganizowano kilka fiest, także zorganizowanie w tych czasach balonowych mistrzostw Polski jest dla nas sukcesem. Wszyscy się cieszą, że mogli polatać, a my, że mogliśmy po raz kolejny gościć pilotów tutaj w Lesznie. W tym roku, ze względu na pandemię, nie mogliśmy podziwiać części balonów na leszczyńskim stadionie. Jednak i to nie przeszkodziło zainteresowanym w przybywaniu na miejsca startów i lądowań pilotów.